Jeszcze więcej, przede wszystkim zwracaliście uwagę na to przedziwne ustawienie. Siła ciosu, to nie była ta siła ciosu sprzed kilku lat Tomasza Adamka. Wydawało się, że po tej końcówce w trzeciej rundzie to obraz tej walki będzie zupełnie inny. No tutaj, jeśli chodzi o tą siłę ciosu, to Tomek nigdy nie miał takiego jednego mocnego uderzenia, ale w poprzednich walkach, jeśli już dopadł do zawodnika, to ta seria ciągnęła się dotąd, aż przeciwnik się przewracał, a tu 3-4 ciosy i kończył akcję, nie wiadomo czemu. No tak jak już to wspomniałeś, no dziwne strasznie ustawienie, nogi w jedną stronę, ręce w drugą stronę, całkowicie bocznie, co eliminuje mu całkowicie prawą rękę. No może tu na ten temat więcej Andrzej mógł powiedzieć, który miał go tyle lat na sali i teraz widzi tą straszną różnicę, o której tu już rozmawialiśmy. Więcej ciosów, praktycznie dwa razy więcej ciosów Tomek zadał, ale to nie jest walka niestety ta, której byśmy się po nim spodziewali. Ten Aguilera nam tutaj niczym nie zaimponował, nic wielkiego nie pokazał, a Tomek nie był w stanie praktycznie przy takim już knockdownie, gdzie praktycznie powinien to skończyć tej walki. Były momenty takie, gdzie się patrzyliśmy i widać było, jak Tomek praktycznie w oczach słabnie. Nie wiadomo, czy to jest spowodowane, ale tak jak powiedziałem, tu więcej może na temat powiedzieć Andrzej. I tak samo te ciosy dochodziły Aguilery Tomasza. No końcówka trzeciej rundy daje dużo, dużo, Andrzej, do myślenia, prawda? Nie no, ta akcja w trzeciej rundzie była doskonała, ten lewy sierpowy, to mamy na powtórkach, taki klasyczny, czysto po zwodzie jest i praktycznie ta walka mogła zakończyć się przed czasem, no. Ja bym tak, po pierwsze, jest to walka po półrocznej przerwie. Myślę, że Tomek miał kontrolę praktycznie w każdej rundzie, bo przecież sama punktacja wskazuje na to, że kontrolował tą walkę. Prawdopodobnie były takie założenia, żeby sobie spokojnie poboksował, bo i tak na to wyglądało. Każda runda wygrana. Myślę, że tutaj no, trzeba powiedzieć, że Aguilera rzeczywiście jest odpornym facetem po tym lewym sierpowym i serii ciosów zebrał się i jeszcze próbował, no ale no, zabrakło trochę tutaj tej precyzji w wykończeniu z jego strony akcji. Natomiast Tomek miał tu no tak jak w tej chwili, no pełną kontrolę nad tym, no. To jest fragmenty czwartej rundy, tak dwóch sędziów dało jedno głośne zwycięstwo we wszystkich rundach Tomaszowi, tak więc tu dokładnie, nie podlega to dyskusji, jedynie można mówić o tym dziwnym stylu, bo jednak Tomasz nas, mnie osobiście troszeczkę zaskoczył i ja bym tutaj jeszcze raz wrócił do tego ustawienia, które Paweł, przypomniałeś, ono właściwie czasami tak wyglądało trochę jak taki obrazek z egipskiego pergaminu. To już tak troszeczkę naciągam, ale wydawało mi się, że jednak Tomasz ten efektowniejszy będzie miał powrót po tej walce wrocławskiej. Jest to ta droga, panowie, Rafał? No walkę zdecydowanie wygrał, jak widzieliśmy, ale na przykład